8. Speedway Gala Startu Gniezno, która w tym roku odbędzie się 10 lutego. Ze mną jest rzecznik prasowy Startu Gniezno Damazy Gandurski. Damazy, po raz pierwszy w historii gala odbędzie się na świeżym powietrzu. Dlaczego akurat w tym miejscu? Gala, tak jak mówisz, po raz pierwszy na stadionie, po raz pierwszy na wolnym powietrzu. Tutaj główna sugestia, myślę, była ze strony kibiców. Za pośrednictwem naszej strony na portalu Facebook zasugerowali dosyć masowo, co nas zaskoczyło, to miejsce, a to było, przyznajemy, miejsce jedno z tych, które rozważaliśmy i ostatecznie podjęliśmy tę no w sumie ryzykowną ze względu na pogodę decyzję, ale myślę, że wszystko uda się po naszej myśli. Kilka słów właśnie o pogodzie. W tej chwili jest przenikliwie zimno. Jak zamierzacie zachęcić kibiców do tego, aby 10 lutego jednak stawili się na trybunie naszego stadionu? Jest zimno, ale myślę, nie jest jeszcze tak źle, jak mogłoby być, także można nawet w rozpiętej kurtce sobie postać. Mam nadzieję, że pogoda, tak jak przed chwilą powiedziałem, nam dopisze na tyle, żeby warunki były takie, aby te powiedzmy 2 godziny gali można było spokojnie wytrzymać, ale oczywiście do tego planujemy w miarę zapanować nad aurą. Boki trybuny głównej będą osłonięte od wiatru. Planujemy zainstalować nawiewy ciepłego powietrza, które będą chociaż w jakimś stopniu ogrzewały wnętrze trybuny. Trybuna jest zadaszona, także jesteśmy zabezpieczeni od ewentualnych opadów, także scena, która stanie przed trybuną, będzie zadaszona. Więc myślę, że na tyle, na ile możemy, będziemy te warunki pogodowe opanowywać. Szykujecie zapewne też, jak zwykle, sporo niespodzianek dla kibiców. Coś już możesz powiedzieć na ten temat? Oczywiście, na pewno gra świateł, muzyka, ryk motorów, bo też jesteśmy na stadionie, więc nie sposób by było tutaj nie uruchomić tych żużlowych maszyn. Oprócz tego, no, myślę, ciekawa, mamy nadzieję, forma prezentacji zawodników. No, zawsze, wiadomo, już to jest 8. gala, zawsze staramy się wymyślić coś nowego, coś ciekawego. Oprócz tego będzie oczywiście dostępna dla naszych kibiców gastronomia. Też nasza zaprzyjaźniona baza z Powidza zapewni 200 porcji grochówki darmowej. Także, no, myślę, atrakcji nie powinno zabraknąć. Jeszcze raz zapewnimy, wszyscy zawodnicy Startu Gniezno będą obecni 10 lutego na stadionie. Tak jest, 10 lutego cała drużyna Startu zawita na stadionie. Myślę, że to jest atrakcja na tę samą w sobie, aby tę może nie do końca sprzyjającą aurę zimową przezwyciężyć i przyjść na stadion. Oprócz tego prawie cała lub cała, tego jeszcze w 100% nie jesteśmy pewni, ale na pewno większość naszej drużyny dzień później na drugim charytatywnym balu żużlowca. Właśnie, jeśli też mógłbyś kilka słów powiedzieć na ten temat. Przed nami drugi bal charytatywny żużlowca. Kilka słów o tym przedsięwzięciu? Tak, ubiegłoroczny pierwszy bal odbył się w Wehikule Czasu, Gnieźnieńskim Klubie. W tym roku chcemy jeszcze bardziej podnieść rangę imprezy i odbędzie się ona w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Oczywiście na galowo, czyli muzyka na żywo, catering, tańce. Do tego to, co najważniejsze, w sumie to, co jest ideą tego balu, czyli sprzedaż żużlowych pamiotek, gadżetów przekazanych przez klub i zawodników, z której sprzedaży to część dochodu zostanie przekazana na naszą akcję Start na Start. Drodzy Państwo, 10 lutego widzimy się na stadionie Startu przy ulicy Wrzesińskiej, natomiast 11 lutego zapraszamy na drugi bal charytatywny żużlowca, Aula I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie.